Do szpitala trafia sześciolatka, która będąc pod opieką babci wypiła żrący płyn. Takie nieszczęście. No tak płakała. Widać, że ją strasznie bolało. Co ma ze mną robiła do pieniędzy? Miesiąc temu rozwalona głowa, teraz szpital. Nie umie mama dziecka przypilnować? Niedopilnowana dziewczynka już nigdy nie wróci do pełnego zdrowia. Ty wlał do tej butelki. Czekaj, co ty robisz? Dzwoni po karetkę. Doktor Michał bada koleżankę po imprezie z okazji rocznicy matury. Kobieta dostała ataku boleści po nocy spędzonej ze szkolną miłością. Są jakieś blizny. Panią tu boli? Boli, tak? Trochę narzekała, że ją żołądek boli, ale dobrze się bawiła i nic nie wskazywał na ten cały koszmar. Kochanek jest zmuszony powiadomić męża kobiety. Jak się zachowa zdradzony mężczyzna? Ale nie zachowuj mi się jak licealiści. Zatrzyma się u mnie. Spałeś z mężoną. Niedzielne przedpołudnie. Doktor Morawski został wezwany do mieszkania swojego przyjaciela, z którym poprzedniej nocy wspólnie bawili się na spotkaniu w rocznicę matury. Cześć. Ale no, właściwie co się stało? Wiesz co, Michał, nie wiem. Jest coraz gorzej. Wiesz co, ja mam wrażenie, że ona zaraz straci przytomność. Ona znaczy się, że... Tak. Karolina? No. Zostało mnie po imprezie chodzi. Doktor Michał orientuje się, że jego przyjaciel spędził noc w towarzystwie swojej szkolnej miłości i jednocześnie ich wspólnej koleżanki z liceum. To właśnie ona potrzebuje pomocy. Czekaj. Mierzymy ciśnienie. Czekaj, daj mi lekko. Wymiotowało już się kilka razy. Wysokie jest to 80 na 60. Jeszcze ma temperaturę. Dobra. Pokaż mi brzuch. Czekaj. Spokojnie. Co tu masz za blizny? Ty miałeś jakąś operację? To mi na jakieś zatrucie wygląda. Dobra. Czekaj, co ty robisz? Dzwoni po karetkę. Michał, no ale poczekaj, zrób coś. Co mam zrobić? Robię to, co trzeba. Adam! Halo? Dzień dobry, jestem lekarzem. Poproszę karetkę na Lipową. Ile Lipowa? Doktor Michał decyduje się na wezwanie karetki, ponieważ bez szczegółowych badań nie może postawić właściwej diagnozy. Jego przyjaciel wolał nie wzywać pogotowia, ponieważ kobieta, z którą spędził noc, jest mężatką. No, za 5 minut. Pojedziemy do szpitala, Karolina, okej? Okay? Zadzwoń. Zadzwoń do Konrada. Adaś? No. Ten Konrad to jest jej mąż, tak? Ej, stary. Trzeba będzie pomóc jej się ubrać. Ratownicy zabierają pacjentkę do szpitala. Jej stan pogarsza się z każdą minutą. Znajomy doktora Michała nadal nie ma pojęcia, co mogło zaszkodzić ich koleżance. Nie, co ty, weź taksówkę. A ty będziesz w szpitalu? Wiesz co, po południu mam dyżur, ale postaram się wcześniej przyjechać. No co może być? No wiesz, wczoraj było super. Nie wiem, musimy jakieś badania zrobić. Ale bolał ją brzuch i wymiotowała, tak? A ty jak się czujesz? Nie, no dobrze. Czyli co, powinienem zawiadomić jej męża? Powinieneś. Dobra, to pójdę po jej telefon i pojadę do szpitala. Jak będę coś wiedział, to do niego zadzwonię. Na razie. Dobra. Trochę krępująca sytuacja. Głupio mi przed Michałem i w ogóle on nic nie wiedział. Z Karoliną byliśmy parą w liceum i jak ona przyjechała na ten zjazd, to
tak jakoś wyszło. No, jeszcze ten telefon do jenerza. W tym samym czasie na oddział ratunkowy przybiega spanikowana starsza kobieta. Jej wnuczka wypiła płyn niewiadomego pochodzenia. Babcia podejrzewa, że były to chemikalia, ponieważ dziewczynka ma poparzoną buzię. Mama zaraz. Proszę mi ją pokazać. Proszę mi ją pokazać. Szybko na salę obserwacji. Może pani ją zabrać, tak? Ostatnie łóżko. Mama będzie. Mama zaraz przyjdzie. Elena, uspokojenie, hydroksyzyna i paracetamol. Dobrze, już lecę. Węflon też? Tak. Madzia? Spokojnie. Proszę zdjąć jej kurtkę. Myszyczko, spokojnie. Jak ona ma na imię? Spokojnie, nie denerwuj. Kamusia. Proszę zobaczyć, ma ślady, malutku. Widzę właśnie. Spokojnie, kochanie. Już. Spokojnie, muszę cię zbadać. Wiesz, co wypiła? Otwórz buzię, nie, kochanie. Nie, no, proszę cię. Chemię. Kochanie, a umiesz pokazać język? To tak. O, pięknie. A jeszcze raz. Pokaż, kochanie. Ma ślady oparzeń w jamie ustnej. Hanusia, powiedz, boli cię gardełko, tak? A tutaj niżej boli cię, czy nie? Jak to jest? Boli gardełko? Spokojnie! Przytrzymajcie ją, dobrze? Spokojnie. Nie no, musimy poczekać, aż ona się uspokoi. Nie damy rady chyba. A pani nie wie dokładnie, jaki to był płyn? Nie wiem. Ona miała butelkę po soczku. Wypiła, wypluła trochę. Spokojnie, Hanusia. Potem butelkę puściła, to się rozpuściła. Ja myślałam, że napije soczek. Mhm. A widziała pani, ile dokładnie tego wypiła? Nie wiem. Łyknęła? Nie wiem, jej rodzice mnie zabiją. Spokojnie, może się tylko napiła i wypluła, tak? Elu, jak ona się uspokoi, to damy jej anestezynę na te ranki. Dobrze. Doktor Anna Nowicka próbuje zbadać dziewczynkę, ale dziecko jest zbyt wystraszone i obolałe. Pielęgniarki muszą jej najpierw podać środki uspokajające. O mój Boże, jeszcze będę musiała zadzwonić do córki zięcia. Takie nieszczęście. Ona tak płakała. Widać, że ją strasznie bolało. Nie mogę zbadać Hani, bo teraz jest zbyt przerażona. A muszę dokładnie obejrzeć jej buzię. To jest bardzo ważne, bo tak naprawdę nie wiemy, czy dziecko wypiło ten płyn, czy tylko wzięło do buzi i na przykład wypluło. No mam nadzieję, że się nie napiła, bo sądząc po rankach wokół ust, to musiało być coś żrącego. Nie mogę jej zbadać. Daliśmy leki na uspokojenie. To dasz sobie radę? Tak, tylko musimy poczekać. Jednocześnie do szpitala dociera karetka wioząca kobietę z bólem brzucha. Pacjentka jest licealną koleżanką doktora Morawskiego i to on wezwał pogotowie. Stan kobiety jest poważny. Coraz trudniej nawiązać z nią kontakt. Co macie? 35 lat, gorączka, bóle brzucha, przyspieszenie akcji serca, WKG, reszka w porządku. Dobra, jedziemy na segregację. Basiu, podłączamy panią do kardiomonitora, dobrze? Dobrze. Na dół. Proszę pani, czy pani mnie słyszy? Podaliśmy płyny, jedną ampułkę ketoprofenu, jedną ampułkę metoklopramidu. Wezwał nas doktor Murawski, badał ją, podejrzewał zatrucie alkoholem albo salmonellę. To jest jakaś jego znajoma. Raz, dwa, trzy. Proszę pani, czy pani mnie słyszy? Ura. Są jakieś blizny, chyba po laparoskopii. Rzeczywiście nie zauważyłem. Dobra, jedziemy. Blizny na brzuchu kobiety już wcześniej zauważył także doktor Michał, ale ponieważ z pacjentką jest utrudniony kontakt, nie wiadomo, czy dawna operacja może mieć związek z jej obecnym stanem. Kiedy pani miała zabieg? Czy panią tu boli? Boli, tak? Pokaż, ona wymiotuje z krwią morfinę. Dziewczynka z poparzeniem jamy ustnej wypiła żrący płyn. Wymiotuje krwią. Miesiąc temu rozwalona głowa. Teraz szpital. Nie, mama dziecka przypilnować? Lekarze zabierają dziecko na operację. Rodzice nawzajem obwiniają się o tragedię. To jest jakiś koszmar. To miał być normalny dzień. Co się tu dzieje? Spokojnie. Pacjentka doktora Piotra jest po operacji zmniejszenia żołądka. Chciała schudnąć i zaimponować dawnemu chłopakowi. No, ale nie zachowuj mi się jak licealista. O jej romansie dowiaduje się mąż i przyjeżdża do szpitala. Spałeś z mężową. Do szpitala trafia dziecko, które wypiło chemikalia. Takie
nieszczęście. No tak płakała. Widać, że ją strasznie bolało. Spokojnie! Wystraszona dziewczynka bardzo cierpi i nie pozwala się zbadać. Sądząc po rankach wokół ust, to musiało być coś żrącego. Czekaj, co ty robisz? Dzwoni po karetkę. Michał, no ale poczekaj, zrób coś. Co mam zrobić? Robię to, co trzeba. Adam! Karetka przywozi koleżankę doktora Michała. Kobietę bardzo boli brzuch i trudno nawiązać z nią kontakt. Lekarze zauważają u pacjentki blizny po zabiegu, który może mieć związek z jej stanem. Są jakieś blizny. Panią tu boli? Boli, tak? Osiu, zrobimy tak. Badanie krwi, CRP, prokalcytoninę, krew na posiew i szybko wszystko na sito. Temperatura? 40. Dobrze, przygotujesz mi aparat USG, potem zrobię USG. Ciśnienie niskie i spada. Co ta cholera jest? Dobra, podłączaj szybko. Proszę. Na oddział dociera także kochanek kobiety. No nie, ale była u mnie. Przecież tak? Co się dzieje? Proszę pana, czy nic nie wiem teraz? Czy ona na coś chorowała, bierz jakieś leki? Wie pan coś o tym, czy nie? Nie. Dobrze, proszę pana, potrzebuje kogoś z rodziny, dobrze? No, ale to trochę potrwa, ona mieszka jakieś 80 km. To nieważne, żeby podjąć jakąś decyzję, muszę coś o niej wiedzieć, dobrze? Proszę zadzwonić po kogoś z rodziny. Tak. Mężczyzna jest w kłopotliwej sytuacji. Ostatnią noc spędził ze swoją szkolną miłością, ale nie spodziewał się, że spotkanie po latach zakończy się w szpitalu. Niestety stan zdrowia kobiety wymaga obecności kogoś z rodziny. Mężczyzna nie wie, jak powiedzieć mężowi kochanki, że karetka przywiozła jego żonę na oddział ratunkowy. Dzień dobry. Nie Karolina. Mówię Adam Zorzycki. Nie wiem, czy... Tak, jestem kolegą z klasy. Proszę pana, Karolina jest w szpitalu. Nie wiem, co się dzieje, ale nie wygląda to dobrze. Tak, na razie na SOR-ze. Dobrze, będziemy w kontakcie. Problem polega na tym, że nic nie wiem o pacjentce. Nie ma też tu nikogo z jej rodziny, ona sama jest w ograniczonym kontakcie. Pani Karolina bardzo cierpi, ma wysoką temperaturę. Objawy mogą świadczyć o różnych chorobach, a w jej przypadku nie ma czasu na długą diagnostykę. Wolałbym wiedzieć coś o jej problemach zdrowotnych. Zaczęły już działać leki uspokajające i doktor Anna może zbadać poparzoną dziewczynkę. Dobrze. Nie boli już tak mocno. Akcja serca 110. Dziękuję. Do szpitala właśnie przyjechała matka małej pacjentki. Kobieta wyszła do pracy, zostawiając córkę pod opieką babci. Dziewczynka poparzyła się jakimś płynem. Ale jak to się stało? Jakim płynem, mamo? Nie wiemy tego jeszcze. Daliśmy jej leki uspokajające. Ale proszę pozwolić mi ją zbadać, dobrze? O, pięknie, Hanusia, sama ja nam buzię otwiera. Zuzi. A jeszcze szerzej, kochani, dasz radę? O, cudownie. Zuzi, ja pilnowałam ją cały czas. Mama mówiła, że to chemikalia jakieś. No niestety nie wiemy, co to było. Ale muszę ją zbadać jeszcze chwileczkę, dobrze? Babcia dziewczynki czuje się winna tragedii. Nie może sobie darować, że nie dopilnowała wnuczki. Zmiany w gardle i podniebieniu miękkim. To może jest tak, jak pani doktor mówiła na początku, że tylko wzięła do buzi i wypluła. No może, ale na pewno musimy zrobić jej gastroskopię, dobrze? Ale gastroskopię takiemu dziecku... Spokojnie, zrobimy to w znieczuleniu ogólnym, uśpimy ją. Ja zaraz poproszę anestezjologa, to wszystko panią wytłumaczy, a małą przygotuję do badania, tak? Jeśli ona to coś błknęła. Tam w środku. Brzuszko też może być poparzone. No jeżeli połknęła, to może być. Szkoda, że nie wiemy, co to było. Pani nie pamięta. Ja nie wiem po prostu. A Igor? Gdzie jest Igor? Nie wiem. Przecież on będzie wyłączony. Podajemy ponownie paracetamol, dożylnie i omeprazol, dobrze? A teraz tutaj tylko jedna z pań może zostać przy dziewczynce, tak? Ja zaraz wracam. Gastroskopia w tym przypadku jest konieczna, dlatego że musimy się dowiedzieć, czy ten żrący płyn dostał się też do żołądka i przełyku. Mam nadzieję, że nie, bo tak naprawdę poparzenie przełyku w przypadku dziecka jest koszmarne w leczeniu. Tworzą się blizny, które są bardzo bolesne i przy przełykaniu, i kiedy dziecko rośnie. No zobaczymy. Zuzia, przepraszam cię. Bardzo cię przepraszam. Ja cały czas na nią patrzyłam, ale... Mamo, wiem.
Przepraszam cię, Zuziu. Boli. Boli. Wiem, kochanie, że boli. Wiem. Wszystko będzie dobrze. To jest jakiś koszmar. To miał być normalny dzień. Miałyśmy z Hanią piec ciasteczka po pracy. Mama nawet mówiła, że ona już się lepiej czuje, że przeziębienie już jej przechodzi, że może jutro pójdzie do przedszkola. To miał być normalny dzień. Starsza kobieta nie może sobie wybaczyć, że dopuściła do takiej tragedii. Chwilę przed rozpoczęciem dyżuru w szpitalu pojawia się doktor Michał. Chce sprawdzić, jak się czuje jego koleżanka z liceum. Szef, to tak nie bardzo chce ze mną gadać. Czekam na ciebie. Dzięki, że już jesteś. Dobra, słuchaj, ja się przebiorę. Poczekaj, dobra? Dobry. Cześć, Jarek. Hej. Słuchaj, tu przywieźli taką pacjentkę, Karolina Kotewicz. Wiesz może co z nią? Szef ją przyjmował. To jest ta twoja znajoma, nie? Tak, wczoraj spotkaliśmy się na... spotkaniu maturalnym. Słuchaj, ale... Na czym? Spotkanie maturalne. A jednak, poszedłeś. No, poszedłem. Aha. Niesamowite, że ona chyba cię musiała godzinami namawiać. Oj, tam, oj, tam namawiać. Bardzo było sympatycznie, tylko że dla niej to się nie za fajnie skończyło. No to wiesz, co z nią? Nie, sorry. Nie wiem, nie miałem w ogóle czasu. Cześć. Słuchajcie, mamy gdzieś tutaj karty zleceń? W szufladzie chyba były. Tak. O, super, dzięki. Proszę. A właśnie, Michał, Piotrusz ma wyniki badań tej twojej znajomej. No i co z nią? Ja nie wiem, nie sprawdzałam. Wiesz co, ja mam na oddziale dziewczynkę z poparzeniem jamy ustnej. Nie wiem. Spokojnie, spokojnie. No musisz wytrzymać. Doktor Piotr wykonuje pacjentce USG brzucha. Kontakt z kobietą nadal jest trudny, a wyniki badań są bardzo złe. Lekarz musi dowiedzieć się, jaki zabieg przeszła pacjentka i czy ma związek z jej obecnym stanem. Karolina, jest w coraz gorszym kontakcie. Spójrz na wyniki. Leukocyty 22, CRP 170. Tak. Sepsa. No niestety. Jest niedożywiona, ale to mnie nie dziwi. Ma opaskę na żołądku, jest po operacji bariatrycznej. Opaskę? Tak. Nie widziałem te blizny rano, ale ona już nie była w stanie rozmawiać. Gorączkuje? Niestety 40 stopni. Aha. Patrz. Tutaj. We wnęce wątrobowej jest płyn. I zobacz teraz. Mhm. Już będę kończył. Tu do nerki, widzisz? Mhm. Tomografię zrobił. Tak, ale tam jest cały czas zajęty. Słuchaj, nic z tego nie będzie. Proszę ją wytrzeć, dobrze? Ja tam zadzwonię. Po bliznach wnioskuję, że 3-4 miesiące temu pacjentka miała zabieg chirurgiczny polegający na założeniu specjalnej opaski na górną część żołądka. Stosuje się ją w celu odchudzenia pacjenta. Możliwe, że powikłanie po tej operacji wywołało u pacjentki sepsę. Prawdopodobnie będę musiał ją operować, ale o tym przekonam się po dokładniejszych badaniach. No i co? Słuchaj, no... Doktor Morawski informuje swojego znajomego o stanie zdrowia ich koleżanki, z którą mężczyzna spędził ostatnią noc. Mi się wydaje, że będzie miała operację, dlatego że coś nie w porządku wyszło w USG jamy brzusznej, ale naprawdę nie przejmuj się, ona jest w dobrych rękach. Ale co z nią teraz będzie, Michał? To już trochę trwa między nami. Kontaktowaliśmy się z sobą od dłuższego czasu. Adam, ty mi się nie tłumacz, dobrze? Jesteście dorosłymi ludźmi, to jest wasza sprawa, wasze życie, tylko ty wiesz, że ona ma rodzinę. No, ale nie rozumiesz. Tak, być może właśnie nie rozumiem. Ale jak mówię, to jest wasza sprawa, wasze życie. Na chwilkę cię przepraszam. Michał, co się dzieje? Co jest? Nie, no, jedziemy na 60, co się dzieje? Kurde, straciła nam przytomność. Karolina! Nie, jest dobrze. Słuchaj, jedziemy na tomograf. Mhm. Zawiadom blok w razie czego, dobra? Adam, idź do poczekalni. Stan pacjentki jeszcze bardziej się pogarsza. Powikłania po operacji zmniejszenia żołądka są groźne i wywołały w organizmie stan zapalny. Szkolny kolega doktora Michała, z którym kobieta wdała się w romans, bardzo się o nią martwi. Nie spodziewał się takiego obrotu sprawy. Z Adamem znamy się od wielu lat, od liceum. Wspominał, że ma kogoś... Tylko, że nie sądziłem, że to chodzi o Karolinę. Zresztą, to teraz nie ma żadnego znaczenia.
Zdiagnozowaliśmy u niej sepsę i to jest naprawdę bardzo niebezpieczne, a jej stan się pogarsza. Sepsa? Coraz gorszy stan? Nie wiem, nic nie rozumiem. Jezu, co jej się mogło stać? Przecież wczoraj naprawdę była zdrowa, no trochę narzekała, że ją żołądek boli, ale dobrze się bawiła i nic nie wskazywało na ten cały koszmar. Niestety, znajoma doktora Michała nie uniknie kolejnej operacji, tym razem ratującej jej życie. W wynikach badań nie ma przeciwwskazań. Doktor Anna Nowicka musi zabrać małą pacjentkę na gastroskopię. Ona wymiotuje z krwią. Morfina, dobrze? Szybko. Pani doktor. A wcześniej kaszlała już? Nie, nic się nie działo takiego. Spokojnie, Jezus Maria, spokojnie. Proszę coś zrobić. Proszę zadzwonić na blok operacyjny, dobrze? Wygląda na to, że przełyk dziewczynki jest poważnie poparzony i konieczna będzie natychmiastowa operacja. Pielęgniarka podaje dziecku leki przeciwbólowe. Babcia dziewczynki bardzo przeżywa to, że nie upilnowała wnuczki. Najbardziej obawia się zięcia, który właśnie przyjechał do szpitala. Mamo, co się dzieje? Gdzie one są? Miały mieć gastroskopię, ale tam się coś stało. Co ma ze mną robiła do nędzy? Miesiąc temu rozwalona głowa, teraz szpital. Nie ma mama dziecka przypilnować? Ja? Ja wlewam jakieś chemikalia do butelki po soczku. Jakie ja. Chemikalia? Jaki soczek? Wlałeś to jakieś świństwo do butelki po soczku dla dzieci. Dziecko myślało, że soczek pije. Nie wlewałem do żadnej butelki. W łazience stała butelka z soczkiem niby. O Boże, gdzie one są? Tutaj, ale powiedz, co tam wlałeś. Igor. Okazuje się, że największą winę za tragedię ponosi ojciec dziewczynki, który do butelki po soczku dziecka wlał chemikalia. Dziecko nieświadome zagrożenia wypiło płyn. Coś ty wlał do tej butelki. Zuza, przepraszam. Igor, coś ty tam wlał. To jest twoja córka, jesteś ojcem, obudź płyn się. Płyn do udrażniania rur. Co wlałeś? Płyn do udrażniania rur. Jezus Maria. Co się tu dzieje? Co pan robi? Nie, muszę do córki, przepraszam, ale moja córka Hania ma teraz operację. Pan jest ojcem Hani? Ja. Zaraz pan pójdzie. Proszę mnie to nie, pokazać. Nieważne. Proszę, ale to jest głęboka rana, to trzeba zeszyć. Proszę bardzo, ze mną. Tą rękę, jak teściowa powiedziała o tej butelce. Rany, jak ja mogłem być takim idiotą? Jak mogłem tak skrzanić i posprzątać po sobie? Tymczasem na oddziale pojawia się mąż kobiety po operacji zmniejszenia żołądka. Nie wie jeszcze, że jego żona na spotkaniu klasowym wdała się w romans z dawną miłością, a w szpitalu czeka na niego jej kochanek. Zaraz powinien wyjść. Proszę chwilkę poczekać, dobrze? Dosłownie chwilkę. Super, dziękuję. Ja zadzwonię jeszcze, przyspieszę, także sekundka. Pan Kotowicz? Tak. Witam, Adam Zużycki. Ja dzwoniłem. Co się stało? Dlaczego ona tu jest? Wie pan, co jest nieprzytomna. Wczoraj na imprezie mówiła, że trochę boli ją brzuch, a rano już miała wysoką gorączkę. Jak to rano? Rano? Skąd pan wie, co ona robiła rano? Przecież miała zatrzymać się u koleżanki. No, ale nie zachowuj mi się jak licealiści. Zatrzyma się u mnie. No, więc co? Więc co? No? No powiedz to, człowieku. Spałeś z moją żoną? Nie, to nie tak. Musiał pan wiedzieć, że od dłuższego czasu, że coś się między wami nie układa. Karolina mówiła, że... Wszystko było w porządku. Nic się między nami nie psuło. Mężczyzna jest zaskoczony tym, co mówi kochanek jego żony. Nie ma też pojęcia, dlaczego kobieta trafiła do szpitala, ale jedno jest pewne. Dla obu mężczyzn to trudne spotkanie. Dzień dobry, czy pan jest z mężem pani Karoliny? Tak, Konrad Kutewicz. Piotr Wójtowicz. Witam. Proszę pana, chciałem z panem porozmawiać. Dobrze, pan jest. No niestety stan pana żony jest bardzo poważny. Musimy zrobić jej tomografię komputerową brzucha i zanim podejmiemy jakąkolwiek decyzję, muszę z panem porozmawiać. Możemy tam podejść? Ale, oczywiście. Proszę bardzo. Przepraszam, czy ja mógłbym? Człowieku, idź stąd. Idź stąd, bo nie ręczę za siebie. Proszę pana. Przepraszam, panie doktorze. Kochanek nie daje za wygraną. Wygląda na to, że naprawdę zależy mu na kobiecie. On nie rozumie. On myśli, że to jest tak na jedną noc, a tak naprawdę my z Karoliną od dłuższego czasu byliśmy w kontakcie. Nie widywaliśmy się, ale kontaktowaliśmy się przez internet. I coś się zaczęło. Coś ważnego. Proszę pana, czy żona na coś chorowała? Nie, ale po tej operacji plastycznej... Bariatrycznej, to nie ma nic wspólnego z plastyką. Czy po tym zabiegu były jakieś niepokojące objawy? No tak, ona często wymiotowała, schudła jakieś 20 kilo. A czy kontaktowała się z ośrodkiem, gdzie robiła operację? No nie, bo operacja była robiona za granicą i rozumie doktor. Później są koszty. Poza tym
Poza tym ona, jej to nie przeszkadzało, że ona się źle czuje. Najważniejsze było, że tak szybko chudnie. Miała spotkanie klasowe i tam wszyscy zawsze uważali ją za piękność, więc bardzo jej zależało, żeby schudła. Poza tym, czy to takie bzdury? Proszę pana, będę musiał niestety chyba operować żonę, ale o tym zadecyduję po badaniu tomograficznym. Ale panie doktorze, ona wyjdzie z tego. Boże, my mamy dwóch synów, a poza tym ja bez niej... Niech się pan uzbroi cierpliwość, dobrze? Mąż pacjentki jest załamany. Martwi się nie tylko tym, że żona jest chora, ale podejrzewa, że kiedy kobieta wyzdrowieje, zostawi go i odejdzie do kochanka, który wciąż jest w szpitalu. Czego ty tu jeszcze chcesz? Muszę się dowiedzieć, co z Karoliną. Nie pójdę stąd, dopóki się nie dowiem. Ale po co? A co będzie, jak ona z tego nie wyjdzie? Zaopiekujesz się nią? Nie wiem. Nie wiesz. Nie wiesz. Nie wiesz, jak to jest. W zdrowiu i w chorobie, wiesz, tak się mówi, jak się komuś przyrzeka, że będzie się z nim do końca życia. My mamy dwóch małych synów. Wiesz o tym? Wiesz? Wiem. Wiesz. Gdyby to nie było takie żenujące, to ja bym ci pokazał ich zdjęcia. Ja nie sądziłem, że jest aż tak źle. Teraz najważniejsze jest, żeby Karolina... żeby wszystko było dobrze. Tak, to jest teraz najważniejsze. Obaj mężczyźni czekają na wyniki badań pacjentki. Muszę niestety operować. Chodźmy, poczeka pan przed blokiem, dobrze? Operacja? Karolina ma ropień podwątrobowy. Prawdopodobnie dała się jakaś infekcja po operacji bariatrycznej, którą sobie zrobiła. Zmów do mnie po ludzku, po czym? Założyła sobie opaskę na żołądek, żeby schudnąć. Ona? Przecież zawsze bosko wyglądała. W liceum. Teraz też chciała pewnie bosko wyglądać, dlatego co zrobiła. Bez sensu. No. I co z nią teraz będzie? No, operacja. Chirurg otworzy jamę otrzewnej, poszuka przyczyny, zdrenuje ropień, przepłucze brzuch i potem antybiotyki. No, czyli wyzdrowieje. No, jak wszystko dobrze pójdzie, to tak. Muszę lecieć. Nie wiem, leć. No hej. Jednocześnie w sali zabiegowej dr Eryk zszywa rękę ojcu poparzonej dziewczynki. Proszę szybciej to kończyć. To się panu przytrafiło? Wypadek na Sorze. To nie ma znaczenia, panie doktorze. Spokojnie. Moja córka ma teraz operację. Chciałbym być przy niej. Co się stało córce? Wypiła żrący płyn. Niech pan to kończy. Są poparzenia wewnętrzne? Nie wiem, bo siedzę tu jak ostatni b***. Proszę nie krzyczeć. Kiedy to moja wina? Wszystko strzaniłem. Łatwo panu powiedzieć. Niech pan się streszcza. Już prawie skończona. Chwilka. Chrzanić tą rękę. Nie jest takie ważne. Ojciec dziewczynki niecierpliwi się. Chce jak najszybciej sprawdzić, jak przebiega operacja jego córki. Nie może sobie wybaczyć, że był tak lekkomyślny i wlał chemikalia do butelki po soku dziecka. Stan dziewczynki jest bardzo ciężki. Przed salą operacyjną cały czas czekają żona i teściowa mężczyzny. Zastanawiają się, dlaczego nie ma go przy córce. Igor, gdzieś ty był? Godzinę ją operują. Co ci się w rękę stało? Rozciąłem, strzeli mnie. Kiedy ją rozciąłeś? Nieważne, co wiadomo coś. Jasne, myślisz, że wyjdzie ktoś, żeby ci coś powiedzieć. Igor. Zuza. Przepraszam. Igor, wiem, tutaj... jak to się mogło popatrz, stać. Tutaj piszą, że dziecko z poparzonym przełykiem jeszcze przez następnych kilka lat musi chodzić na jakieś mechaniczne poszerzanie przełyku, żeby umożliwić prawidłową drożność z bliznowaconego przyłyku. Zostaw to, Zuza, zostaw, nic jeszcze nie wiadomo. Igor, jak ty mogłeś, jak mogłeś to zostawić, nie schować? Jak? Młodzi rodzice są zrozpaczeni. Teraz liczy się tylko to, żeby ich córka przeżyła operację. Boże, ja zwariuję. A jak Ani się coś stanie? Jak Igor mógł być taki bezmyślny? Jak on mógł? Do butelki po jej soczku? No jak można?
Wlał to do butelki po soczku i tak zostawił, nie schował, żeby dziecko mogło po to sięgnąć. Jak on mógł? Lekarze przez kilka godzin walczą, by uratować życie małej Hani. Takie nieszczęście. Tak bardzo trzeba na te dzieci uważać. Co ja narobiłem? Boże. Przestań, Olga. Przestań. Nie, nie mam pretensji do Igora. Nie mam. Stan kobiety po operacji żołądka poprawia się. Jest przy niej mąż, ale do szpitala wraca także jej kochanek. To po co? Czego tu jeszcze chcesz? Mogę z nią porozmawiać? Nie. Nie pójdę stąd, dopóki z nią nie porozmawiam. Ja wiem, że pan może się nie zgadzać, ale proszę zapytać Karolinę. Przecież to ona powinna zdecydować. Ja wiedziałem, że to wszystko dla niego. Ale nic nie mogłem zrobić. Są jakieś blizny. Panią tu boli? Do szpitala trafia kobieta z powikłaniami po operacji zmniejszenia żołądka. Na oddział przywozi ją kochanek. Nie, to nie tak. Musiał pan wiedzieć, że od dłuższego czasu, że coś się między wami nie układa. On nie rozumie. On myśli, że to jest tak na jedną noc, a tak naprawdę my z Karoliną od dłuższego czasu byliśmy w kontakcie. Mężczyzna nie daje za wygraną. Czego ty tu jeszcze chcesz? I co się dzieje? Kaszle? Na oddziale jest także sześciolatka, która wypiła chemikalia. Jej ojciec wlał żrący płyn do butelki po soku dla dzieci. Coś ty wlał do tej butelki! Rany, jak ja mogłem być takim idiotą? Jak mogłem tak skrzanić i posprzątać po sobie? Stan dziewczynki jest bardzo ciężki. Trwa skomplikowana operacja, której dziecko może nie przeżyć. Panie doktorze, co z naszą córeczką? Przed nami długa droga. Hania żyje, ale niestety... Dziewczynka przeżyła operację przełyku, ale istnieje prawdopodobieństwo, że już nigdy nie dojdzie do pełni zdrowia. Nic nie jest teraz ważniejsze od tego, że Hania żyje. Najgorsze za nami. Kiedy zobaczyłam, jak ona wymiotuje krwią, przez chwilę myślałam, że to już koniec. Ale nie. Hania jest z nami i poradzimy sobie ze wszystkim. Nie, nie mam pretensji do Igora. Nie mam. Hania zostanie na chirurgii, gdzie będzie dostawać duże dawki różnych leków. Nie będzie mogła pić przez kilka dni, ani jeść przez kilka tygodni, ale żyje. Dokładnie. Chcę się z nią zobaczyć. Wkrótce ją pani zobaczy. Dziękuję. Co ja narobiłem? Boże. Przestań, Igor. Przestań. Nie. Wszystko będzie dobrze, zobaczysz. Zaraz ją przytulimy. Zakończyła się także operacja kobiety po zabiegu zmniejszenia żołądka. Przed salą czekają jej mąż i kochanek. Mamy za sobą. Operacja się udała. Teraz żona poleży na intensywnej terapii. Tam wdrożymy leczenie antybiotykami. Wszystko będzie dobrze. Dziękuję. Ja dziękuję bardzo. Kiedy mógłbym się z nią zobaczyć? Pan, musimy żonę wybudzić i przewieźć na OIOM. Zawiadomimy pana. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dziękuję. No i co? Jest dobrze. Dzięki. No. Nie, to skończyło się. No, podobno wszystko dobrze. Stary, no, na to trafiło. Słuchaj, teraz ją pewnie przywozą na OIOM i już wszystko powinno być dobrze. Jo, ja nie pójdę stąd, dopóki z nią nie pogadam. No, teraz na pewno z nią nie pogadasz. Idź do domu. Nie przyjdź wiem, jutro. Nie mógłbyś puścić mnie jakoś? Gdzie mam cię puścić na OIOM? Stary, to jest oddział intensywnej opieki medycznej. Tam nawet mężów niechętnie wpuszczają. Idź do domu. Przyjdź jutro, dobra? Błagam cię, Adaś, przyjdź jutro. Następnego dnia po operacji Karolina Kotewicz została wybudzona ze śpiączki farmakologicznej. Doktor Michał Morawski chce sprawdzić, jak się czuje jego koleżanka z liceum. Wiesz, to jest taki szpital, gdzie pracują najlepsi lekarze. W to nie wątpię. O, przepraszam, nie przedstawiłam was. To jest mój mąż Konrad. Tak wiem. A to jest ten Michał, co był pod strachem nauczycieli w szkole. I zawsze nas do łazienki zapraszał na papieroski. Tak, Karolinko. To se nevrati.
Doktor Michał zauważa, że przed salą czeka także ich wspólny kolega, a zarazem kochanek kobiety. Adam, co ty tu jeszcze robisz? Muszę z nią porozmawiać. To nie jest dobry pomysł. Ona jest po operacji, jest naprawdę osłabiona. Panie doktorze, chciałem zapytać, jak długo żona jeszcze zostanie na oddziale? Tu na oddziale około 5-6 dni, natomiast potem będzie przewieziona na chirurgię ogólną i tam spędzi około 2 tygodni. Tu po co? Czego tu jeszcze chcesz? Mogę z nią porozmawiać? Nie. Nie pójdę stąd, dopóki z nią nie porozmawiam. Ja wiem, że pan może się nie zgadzać, ale proszę zapytać Karoliny. Przecież to ona powinna zdecydować. Nie odpuścisz, człowieku. Będziesz tak tu przyłaził przez te 2 tygodnie. Idź. Masz minutę. Tylko ona źle się czuje. Pan już wychodzi. Oni byli parą w liceum? Tak. Tak. Tak to bywa. Mężczyzna ma nadzieję, że w koleżance też odżyło stare uczucie, które sprawi, że dla niego odejdzie od męża. Za to mąż kobiety wierzy, że żona opamięta się w porę i zakończy romans, który zniszczyłby ich rodzinę. Z daleka od mojej rodziny. Wszystko będzie dobrze. Ja od początku wszystkim wiedziałem. Kiedy Karolina i on zaczęli do siebie pisać, ja czułem, że między nami coś się psuje. I potem ona wyskoczyła z tą operacją, że musi się zrobić nabóstwo, bo ma to spotkanie klasowe, a wszyscy zawsze uważali ją za szczupłą i piękną. Ale tak naprawdę to ja wiedziałem, że to wszystko dla niego. Ale nic nie mogłem zrobić. Miałem tylko nadzieję, że wreszcie jej to przejdzie. Przecież mamy synów. Ja myślę, że to do niej dotarło. Bo tak naprawdę to nie chciałbym jej stracić. Karolina Kotewicz po 2 tygodniach spędzonych na oddziale intensywnej terapii została przeniesiona na oddział wewnętrzny. Wraca do zdrowia. Wkrótce opuści szpital i mąż zabierze ją do domu. Zerwała wszelkie kontakty z kochankiem. Z Adamem byliśmy parą w liceum. Znowu chciałam poczuć się, jakbym miała 20 lat. Strasznie mi głupio, bo przecież mam męża, dzieci. To oni są dla mnie najważniejsi. Hania Lubecka nadal przyjmuje olbrzymie dawki leków. Na razie jest karmiona tylko drogą dożylną, ale wkrótce będzie miała założoną sondę do żołądka. Jeszcze bardzo długo niczego sama nie przełknie. Niestety w przyszłości czekają ją trudne i bolesne zabiegi związane z poszerzeniem poparzonego przełyku. Słoneczko moje. Cześć, jak się czujesz? Zobacz, co ci tata przyniósł. Przywieź piątkę z misiem. Boże, dziecko. Wszystko w porządku? Jak wyzdrowiłeś, zabiorę cię gdzieś. Nad morze, albo w góry, czy Mazury, jak będziesz chciała. Gdzie wolisz? Nad morze. Nad morze? Już się dobrze czuję i pani doktor powiedziała, że na razie jeszcze nie mogę jeść, ale tata mi obiecywał, że jak wyzdrowieję, to pojedziemy nad morze. Jest pełno ludzi, dzisiaj trzeba czekać. Lekarz na pewno pana wezwie. W środku nocy do szpitala wbiega pijany chłopak, który mówi, że jego kolega został ugodzony nożem. Był tutaj, naprawdę! Pacjentką doktor Dominiki jest dziewczyna, która zasłabła na koncercie. Nie za bardzo pamiętam. W szpitalu wybucha bójka. Ugodzony nożem pacjent jest bardzo agresywny. Zostaw go, idź stąd. Co się tutaj dzieje? Co się dzieje? Spokojnie. Wkurza mnie ten chłopak. W tym szpitalu, nie? Czekam na niego, nie?
Tyle w szkole im zadają, że dziecko ląduje w szpitalu. Czy to jest normalne? Przecież dziewczyny miały czas, żeby pójść na koncert. Tam są narkotyki, alkohol. Okazuje się, że dziewczyna, która zasłabła na koncercie, okłamała swoją babcię. Decydować za mnie? Chyba mam prawo robić, co chcę. Trzęsie się nad nią, jakby była małą dziewczynką. Masz mnie słuchać. Jesteś u mnie, mieszkasz u mnie. Co ty sobie wyobrażasz? Jak to nie będziesz? Gdzie idziesz? Wracaj! Co się dzieje?